ten monitoring emocji, bo tu tak naprawdę o kontrolowanie emocji chodzi, musicie mieć 24 godziny na dobę. Teraz ja, od ponad 4 lat ja nie miałem dnia, żebym na przykład był smutny, żebym był, czuł się, nie wiem, jakoś źle. Ja z wyboru chcę się czuć dobrze. Za każdym razem, jak mi przychodzi jakaś głupia myśl, głupia emocja, albo zaczyna mi się nie chcieć, ja się na tym łapię. I sobie zadaję świadomie pytanie. I to jest druga najważniejsza rzecz na świecie. Pytania. Multum pytań. Czy ja na pewno nie chcę na przykład się rozciągnąć? Bo konsekwencją tego będzie to, że mogę mieć kontuzję. Czy ja na pewno nie chcę zrobić dodatkowego treningu? Chociaż na maksa mi się nie chce. Będziecie musieli żyć ze świadomością, że oddalacie się od swoich marzeń. Pytania. Musicie zacząć zadawać bardzo dużo pytań. Co ja muszę zrobić, żebym poprawił, nie wiem, rzut wolny, atakowanie, walkę o piłkę, co by to nie było, musicie zadać sobie dziesiątki, tam setki pytań, żeby się stale udoskonalać. Jeżeli nie będziecie sobie zadawać pytań, no to po prostu będziecie tacy, jacy jesteście i będziecie spisani na przypadek. To, co osiągniecie w przyszłości, będzie po prostu przypadkiem. Tutaj jest stałe i ciągłe udoskonalanie się. I teraz, tak jak powiedziałem, teraz ja mam coś takiego, że jak mi przychodzi jakaś emocja, to się po prostu na tym łapię. Kiedyś było tak, że jak, nie wiem, z dziewczyną się pokłóciłem albo co by to nie było i oczywiście różne głupie rzeczy się robiło i mówiło przede wszystkim, po 5 godzinach dopiero nagle była lampka, że jak ja się zachowałem, co ja zrobiłem, jak ten, tak samo jest po meczach. Że byliście na boisku i refleksja, że kurde, czemu ja się zestresowałem, czemu to, koncentracji nie było, tamto, siamto, wamto. Dopiero się budzicie na przykład godzinę, 2, 3, 4, 5 po meczu, że kurde, jak ja mogłem na przykład to zrobić, albo tamto, albo się tak zachować, albo nogę cofnąć. Co by to nie było? Wy to musicie od razu wyłapywać. Zadać sobie pytanie, kim chcecie być, jakimi chcecie być zawodnikami, czy chcecie być tymi, co cofają nogę, czy chcecie być tymi, co zawsze wchodzą na pełnej wiksie, bo od tego będzie zależała wasza przyszłość. I teraz wracając do tego, kiedyś zajmowało mi 5 godzin, żeby się złapać i powiedzieć, kurde, tak się zachowałem źle, pójść przeprosić, nie wiem, albo sam przed sobą mieć wielki żal. Później to było po 3 godzinach, po godzinie, po 30 minutach, a teraz mam tak, że jak mi tylko ciśnienie rośnie, jak mi się zmienia stan emocjonalny w ciele, ja to czuję. Jestem tego świadom. Od razu. Jest jakby każda emocja, która przechodzi przez moje ciało, jakby musiała najpierw przejść przez bramkę. I ja się już nie czuję tak, jak nie chcę i sobie tego nie życzę. Wtedy, kiedy chcę, to sobie wywołuję poczucie, nie wiem, pracowitości albo wielkiego zaangażowania, woli osiągnięcia czegoś. Ja o tym sam decyduję. I teraz przejdziemy do tego, jak to zrobić, żeby w pełni kontrolować swoje emocje.